Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Napiszcie mi proszę, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy platforma nam działa poprawnie. Wszystko działa. OK, super, cieszę się. W takim razie możemy zaczynać dzisiejsze spotkanie. Ja się nazywam Jolanta Majkowska i będę miała dzisiaj przyjemność z Państwem współpracować na zaproszenie firmy A-System, która jest gospodarzem dzisiejszego spotkania. Kilka słów o mnie. Od wielu lat pracuję, już prawie od 30 lat pracuję z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracuję w szkole specjalnej. Od wielu lat wdrażam nowoczesne technologie, współprowadzę blog specjalni.pl, platformę szkoleniową szkolenia specjalni.pl. Prowadzę też swój niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli, szkole nauczycieli. Prowadzę różne webinaria dotyczące szczególnie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a dzisiaj chciałabym się z Państwem podzielić tym, w jaki sposób możemy motywować, angażować i skutecznie edukować uczniów właśnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowałam dla Państwa kilka propozycji, sprawdzonych propozycji, takie, które w mojej codziennej pracy wykorzystuję często i widzę, że są one skuteczne, przynoszą efekt edukacyjny i terapeutyczny. I dzisiaj chciałabym Państwu te narzędzia polecić, bo myślę, że warto w swoim zasobniku edukacyjnym mieć właśnie tego typu rozwiązania. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, to kilka słów na temat tego, o czym należy pamiętać, pracując z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kilka takich ogólnych wskazówek. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, abyśmy pracując z uczniami, czy z dysleksją, czy z niepełnosprawnością intelektualną, czy z uczniem z ADHD, planowali zajęcia tak, aby oddziaływać na uczniów polisensorycznie, czyli wielozmysłowo. Wizualizacja, słowo klucz w pracy pedagogów specjalnych, ale nie tylko wzrok, ale również słuch i kinestezja mają ogromne znaczenie wtedy, kiedy chcemy, aby nasi uczniowie opanowali daną wiedzę, czy zapamiętali określone wiadomości z lekcji. Jak najczęściej powtarzamy i utrwalamy wiedzę, dlatego że i uczniowie z dysleksją, i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną mają problem z zapamiętywaniem. I musimy tę wiedzę utrwalać w sposób mądry i skuteczny, czyli jak? Różnorodnie, dlatego że jeżeli będziemy proponowali uczniom cały czas ten sam typ ćwiczeń czy zadań, to oni zwyczajnie się znudzą i nie będą chcieli w tych powtórkach uczestniczyć. Natomiast jeżeli zaproponujemy im angażujące zajęcia, różnorodne, takie, które oni lubią, to z pewnością chętnie na lekcji czy na zajęciach terapeutycznych będą współpracowali. I dzisiaj Państwo takie metody też zobaczą. Dalej, bardzo trudny temat w przypadku uczniów i z dysleksją, i z niepełnosprawnością intelektualną, mianowicie wypracowania, czyli dłuższe wypowiedzi na piśmie, dlatego że ci uczniowie mają duże problemy, żeby takie wypracowania konstruować. Często brakuje im słownictwa, często gubią się w natłoku informacji, często nie mają opanowanego schematu konkretnej wypowiedzi pisemnej, czy to krótkiej, czy to dłuższej. Dlatego ważne jest, abyśmy pracowali na schemacie. Jeżeli będziemy z takim schematem systematycznie i konsekwentnie na lekcji pracować, to istnieje duża szansa, że uczeń taki schemat opanuje, a jeżeli jeszcze dodamy dodatkowe informacje, takie wspomagacze, to na pewno ułatwi mu to wykonanie zadania i na dzisiejszym spotkaniu też takie przykładowe schematy dla Państwa przygotowałam. Warto też za każdym razem, jeżeli uczeń pracuje samodzielnie z tekstem, jeżeli czyta samodzielnie polecenie, przekonać się, czy to polecenie dziecko rozumie. Czyli poprosić na przykład, aby własnymi słowami takie polecenie powtórzył, wtedy będziemy mieli pewność, że uczeń wie, czego od niego chcemy i na czym ma polegać zadanie, które dla niego przygotowaliśmy.
Kolejny ważny temat to notatki. W jaki sposób warto takie notatki przygotowywać, jak uczyć dzieci z dysleksją, z niepełnosprawnością intelektualną czy z ADHD notowania. Są oczywiście sprawdzone strategie, ja polecam mapy myśli i sketchnotki, czyli rysunkowe notatki. Moi uczniowie w zasadzie wszystkie trudne zagadnienia i z gramatyki czy z ortografii, ale też treści związane z omawianą lekturą rozpisują na schematach i na mapach myśli, bo wiem, że takie notatki do nich przemawiają i wiem, że z takich notatek łatwiej im się uczyć. Mapy myśli czy sketchnotki uczniowie mogą tworzyć sami, mogą też Państwo dla swoich uczniów tego typu notatki również przygotowywać. No i oczywiście mój ulubiony temat, czyli nowoczesne technologie, bo te nowoczesne technologie bardzo pomagają w pracy nie tylko z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego że uczniowie bardzo nowoczesne technologie lubią, a jeżeli my nauczyciele będziemy wykorzystywali je umiejętnie, to one mogą stać się naszym olbrzymim sprzymierzeńcem. I dzisiaj parę takich technologicznych narzędzi dla Państwa przygotowałam. Nie wspomniałam jeszcze o sprawdzaniu wiedzy, więc kilka słów na ten temat. W przypadku uczniów i z dysleksją, i z niepełnosprawnością intelektualną, ale też z ADHD, warto przygotowywać testy wyboru, testy niedokończonych zdań, czy testy z lukami wyrazowymi. Dlaczego? Dlatego, że uczeń nie będzie intensywnie skupiał się na treści czy na przepisaniu treści danego zadania, tylko będzie musiał dodać, wypełnić te najważniejsze informacje, które chcemy, żeby zapamiętał, ale oprócz testów czy pytań zamkniętych warto też stosować przeróżne gry, które również mogą być doskonałym sposobem na sprawdzenie wiedzy. Jakie to mogą być gry i jak możemy zaplanować sprawdzanie wiedzy w taki niekonwencjonalny sposób? Proszę spojrzeć. Ja przygotowałam takie narzędzie, które pozwoli nam generować koła fortuny. Przykładowe dwa koła, które sama tworzyłam dla moich uczniów. Widzą Państwo na slajdzie, to z lewej strony przygotowane dla uczniów starszych szkoły podstawowej. To lektura, czy może domyślają się Państwo, jaka to lektura? To było zadanie, gdzie sprawdzaliśmy treść przeczytanej przez moich uczniów lektury. Czy domyślają się Państwo, jaka to lektura? To koło niebieskie. Poznajecie po ikonkach? To była klasa ósma. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się odgadnąć. Latarnik, zgadza się, to latarnik. I zobaczcie, w taki niecodzienny sposób można sprawdzić treść lektury. Uczniowie podchodzili do interaktywnej tablicy, losowali wybraną ikonkę, a następnie opowiadali, w jaki sposób ich zdaniem ona łączy się z lekturą bądź do jakiego wydarzenia z lektury nawiązuje. Za każdą poprawną odpowiedź uczniowie uzyskiwali punkt, więc mieliśmy świetną zabawę i też świetny sposób na sprawdzenie wiedzy z lektury. To koło obok, wykorzystane na zajęciach rewalidacyjnych z uczniami młodszymi w okresie Święta Niepodległości, gdzie rozmawialiśmy o Polsce, o symbolach polskich i zobaczcie, zarówno tematyka, jak i kolorystyka tych kół nawiązuje do treści. W związku z tym myślę, że to narzędzie, które zaraz Państwu pokażę, jest idealnym rozwiązaniem nie tylko na zajęcia edukacyjne, ale również na zajęcia terapeutyczne, bo na takim kole umieścimy dosłownie wszystko. I to nie muszą być tylko ikonki, to mogą być zdjęcia, to mogą być też słowa, to mogą być liczby, więc wszechstronne zastosowanie. Ktoś powiedziałby, no nic takiego, na Wordwallu też takie koła można tworzyć. Tak, to prawda, możemy na Wordwallu takie koła tworzyć, ale na Wordwallu mają Państwo za darmo możliwość utworzenia 5 takich kół, a tutaj mamy nieograniczoną ilość, dodatkowo
Mamy tutaj możliwość tworzenia własnego konta, więc wszystkie koła, które zostaną przez Państwa utworzone, na tym koncie zostaną zapisane, w dowolnym momencie będzie można je wykorzystać. Jak zatem wygląda ta aplikacja? Już Państwu pokażę. Ona nie jest skomplikowana, ma bardzo przyjazny interfejs, co ważne, ma też możliwość ustawienia języka polskiego, co też myślę, niektórym bardzo ułatwi pracę. Zobaczmy więc, jak możemy w tej aplikacji działać. Proszę spojrzeć, za moment nam się ta strona otworzy i pokażę Państwu, jak takie koło można wygenerować. To jest domyślne koło, które zostało wczytane przez aplikację z mojego konta. Gdybym chciała utworzyć nowe koło, to wystarczy, że kliknę New i domyślnie zostanie dodane takie koło z przeróżnymi imionami. One są widoczne w tym oknie, bo tutaj będziemy umieszczali te informacje, które będziemy chcieli do takiego koła dołączyć. Tak jak powiedziałam, to może być obraz, to może być tekst, to mogą być liczby, więc tutaj mamy pełną dowolność. W jaki sposób dołączamy na przykład obrazy? Proszę zobaczyć, nad tym oknem mamy zakładkę Add Image, gdzie możemy dodać do naszego koła dowolną grafikę, na przykład z naszego komputera. Ja dodam przykładową i momentalnie ta grafika, jeszcze jedną, ta grafika pojawi się na kole. Zaraz jeszcze zmienię sobie język angielski na język polski. Już widzą Państwo, że te grafiki zostały dodane. Tutaj zobaczcie, zmieniamy sobie język. Ja ustawię szybko język polski. No i mam aplikację w języku polskim. Wszelkie dostosowania są dostępne w tej zakładce, ponieważ tutaj mogą Państwo dodać dźwięk, mogą z tego dźwięku zrezygnować. Jeżeli będą Państwo pracowali z uczniem ze spektrum autyzmu, to być może ten dźwięk będzie takiemu uczniowi przeszkadzał. Można z tego zrezygnować i te wszystkie efekty dźwiękowe po prostu wyłączyć. W wyglądzie proszę zwrócić uwagę, że mają Państwo wpływ na kolory, które będą pojawiały się w tle, więc tutaj też możemy sobie dobrać. W zasadzie możemy dobierać te kolory pojedynczo, ale możemy też skorzystać z zestawu kolorystycznego, który też jest tutaj dostępny i po wybraniu takiej kategorii nasze koło też zmieni się kolorystycznie. Przygotowane koło Państwo udostępniają w tym oto miejscu lub zapisują. Jeżeli będziecie pierwszy raz na tej stronie, to aplikacja poprosi Was o utworzenie konta i to w zasadzie wszystko. Za pomocą kilku kliknięć mogą Państwo przygotować właśnie takie wizualne koła do powtórek, do utrwalania wiedzy na zajęciach, ale też do takich bieżących ćwiczeń na lekcji. Witam tych, którzy cały czas dołączają do naszego spotkania. I w takim razie przejdźmy dalej, bo nie tylko koła pomagają nam utrwalać wiedzę, nie tylko koła możemy wykorzystywać na zajęciach. Są też dostępne w sieci przeróżne generatory, które pozwalają nam w szybki sposób tworzyć na przykład znaczki pocztowe, karty kolekcjonerskie czy kartki pocztowe. W jaki sposób? Zaraz Państwu pokażę, dlatego że strona Remixer zawiera tego typu rozwiązania. Jak to można wykorzystać na zajęciach z uczniami starszymi? Za pomocą i kart kolekcjonerskich, i takich znaczków pocztowych możemy pracować nad każdym tekstem literackim. Możemy takie karty tworzyć też do wydarzeń, w których uczniowie będą brali udział. W przypadku uczniów młodszych każda tematyka na znaczku pocztowym może zostać przez nich zaprezentowana. To mogą być znaczki pocztowe z symbolami Polski. Niedługo mamy święta majowe. Być może będzie to ciekawa aktywność właśnie w tym okresie. Zbliża się Dzień Matki. Być może uczniowie zaprezentują znaczki pocztowe z kwiatkiem dla swojej mamy. Więc tutaj mamy naprawdę, myślę, że sporo pomysłów na wykorzystanie. Jak ja to wykorzystałam, tutaj widzą Państwo znaczek pocztowy, który moi uczniowie klasy ósmej tworzyli do
Stepów Akermańskich, Adama Mickiewicza. Utwór dla nich trudny, bo przypomnę, pracuję z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Bardzo chciałam, żeby wczuli się w ten utwór, żeby go zrozumieli, żeby też wiedzieli, jak wyglądają stepy akermańskie. No i dzięki temu, że uwiecznili stepy na znaczku, potrafili opowiedzieć mi o tym utworze, potrafili ten utwór zinterpretować. W przypadku uczniów młodszych, tak jak powiedziałam, każda tematyka na znaczku pocztowym może być ujęta. Jak zatem takie znaczki tworzyć? Już Państwu pokazuję. Strona też nieskomplikowana, intuicyjna. Na naszym blogu, blogu specjalni.pl, mają Państwo też tutorial nagrany do tej strony, więc jeżeli chcieliby Państwo na przykład udostępnić takie dodatkowe wsparcie swoim uczniom, to też jest taka możliwość. Zobaczcie, tak wygląda strona Remixera. I tutaj mamy te szablony, o których Wam wspominałam, a więc znaczek pocztowy, karty kolekcjonerskie do wykorzystania na języku polskim w edukacji wczesnoszkolnej, na lekcjach geografii, przyrody, na matematyce, bo można tworzyć przecież takie karty do na przykład figur geometrycznych, też kartki pocztowe i wybierając dany szablon postępujemy bardzo podobnie. Dlatego, że po pierwsze klikając na grafikę, zamieniamy tę domyślną na grafikę, którą przygotowałam sobie wcześniej. To jest godło Polski, bo ja będę chciała tworzyć znaczki pocztowe z symbolami narodowymi. No i teraz lubką mogę sobie taką grafikę powiększyć, mogę ją pomniejszyć, dopasować do tego znaczka. Dalej ten tekst, który Państwo tutaj widzą, domyślny, można wykasować i wpisać własny. U dołu to samo. Dalej możemy też zmienić kolor tego tekstu. Ja zmienię na czerwony, bo on będzie mi pasował. Ten niebieski też zamienię na czerwony. I zobaczcie, jeszcze mogę zmienić układ. Układ mogę zmienić. Spróbujmy. Sposób wyświetlania, o tu mam tekst, tu chciałam zmienić na ten układ, o i w tej chwili taki znaczek przygotowany może być pobrany w formacie PNG, możecie stworzyć kolekcję znaczków pocztowych o danej tematyce i w ten sposób pracować na zajęciach, bazując na pomocach dydaktycznych, które stworzyli Wasi uczniowie, więc myślę, że strona, którą warto sobie zapisać i którą warto wykorzystywać na zajęciach. Pracując z uczniami z dysleksją, często występuje u tych uczniów problem z ortografią. Uczniowie z dysortografią często znają zasady ortograficzne, ale nie potrafią stosować ich w praktyce. W związku z tym wszelkie ćwiczenia, które doskonalą umiejętność poprawnej pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną, są jak najbardziej wskazane. Technologia również tutaj przychodzi nam z pomocą, ponieważ dzięki takim aplikacjom jak WordArt możemy tworzyć niesamowite chmury wyrazowe, które będą zawierały w zasadzie słownictwo z każdej dziedziny. Może być to słownictwo właśnie związane z ortografią, może być to słownictwo na lekcjach języka angielskiego związane z konkretną tematyką, wiosenną, letnią i tak dalej. Na lekcjach matematyki to mogą być wzory matematyczne, na lekcjach przyrody to mogą być na przykład nazwy polskich rzek i tak dalej, i tak dalej. Chmura wyrazowa, ważne, aby swoim kształtem nawiązywała do słownictwa, które w takiej chmurze się znajduje. I taką chmurę wyrazową mogą Państwo używać na dwa sposoby, bo po pierwsze może ona być doskonałym ćwiczeniem interaktywnym, wykorzystanym bezpośrednio na zajęciach, na monitorze bądź tablicy, ale może być też zapisana w formacie graficznym i może stanowić część karty pracy, którą dla swoich uczniów Państwo przygotują. Ta strona WordArt, którą dla Państwa wybrałam, jest bezpłatna i nieskomplikowana, dlatego że na tej stronie
aplikacja poprowadzi użytkownika krok po kroku i pomoże taką chmurę wyrazową stworzyć. Jak wygląda ten proces? Proszę zobaczyć. Ja już przechodzę na tę stronę i pokażę Państwu, jak łatwo można tego typu interaktywne zadania czy karty pracy wygenerować. Ja utworzyłam swoje konto, każdy z Was może takie konto utworzyć, ale i bez konta można chmury wyrazowe generować, pamiętając, żeby je zapisać. Jeżeli stworzą Państwo swoje konto, to na tym koncie taka chmura będzie już zapisana i w dowolnym momencie będzie można do niej wrócić. Ja wejdę na moje konto i otworzę przykładowo. I zobaczcie, jak taką chmurę możemy bardzo szybko utworzyć. Tak jak powiedziałam, aplikacja przeprowadzi nas krok po kroku, ponieważ po lewej stronie znajdują się wypisane etapy tworzenia takiego zadania. I po pierwsze musimy dodać wyrazy, które chcemy w takiej chmurze umieścić. Dalej wybieramy kształt z tych dostępnych, podzielonych na kategorie, jest ich tutaj bardzo dużo. Możemy też dodać własną grafikę, własny kształt. Dalej wybieramy czcionki. Możemy też zmienić wygląd, chociaż ja tego, znaczy wygląd. Możemy wybrać układ słów i zmienić wygląd w stylach, chociaż ja tego prawie nie robię, rzadko z tej zakładki korzystam. I mając te wszystkie kroki za sobą, klikając wizualizuj, utworzą Państwo chmurę wyrazową. I tak jak powiedziałam wcześniej, ona będzie interaktywna, zobaczcie, więc uczeń na lekcji może podejść do takiej chmury, może wybrać dane słowo i następnie w przypadku akurat tej chmury wytłumaczyć zasadę ortograficzną, która wyznacza pisownię takiego wyrazu. Możemy oczywiście również zapisać w formacie graficznym, ponieważ klikając na download, zobaczcie dwa formaty graficzne i PNG i JPG udostępnione za darmo, można z nich skorzystać i również dołączając na przykład do takiej chmury wyrazowej i polecenie i tabelkę, uczniowie mogą z takim słownictwem pracować na zajęciach dalej. Ja chmury wyrazowe bardzo lubię i one często na moich lekcjach się pojawiają. Czy zawsze musimy sami tworzyć takie interaktywne rozwiązania, czy zawsze musimy tworzyć sami zadania? Nie, dlatego że istnieje wiele stron, na których są udostępnione gotowe zadania, gotowe ćwiczenia właśnie w takiej interaktywnej formie, czy to na Wordwallu, czy na Learning Apps, gdzie musimy sami poszukać i dopasować do swoich uczniów konkretne zadanie. Ale na stronie Edutherapeutica Lux mają Państwo takie interaktywne zadania umieszczone za darmo. One są dostosowane do możliwości potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i tamtych ćwiczeń interaktywnych jest całe mnóstwo. Na dodatek każde ćwiczenie interaktywne mogą Państwo pobrać na swój komputer, mogą Państwo pojedynczo udostępnić takie ćwiczenie uczniom, czy na zajęciach rewalidacyjnych, czy na zajęciach terapeutycznych, czy na zajęciach edukacyjnych. Jest taka możliwość, ale nie tylko interaktywne gry pozwala nam technologia tworzyć, dlatego że ja bardzo lubię przeróżne gry i zabawy, które aktywizują moich uczniów i jednym z takich ulubionych moich rozwiązań są gry bingo. Ja takie bingo tworzę i dla uczniów młodszych, i dla uczniów starszych. W zasadzie taką grę mogą Państwo stworzyć na dowolny temat. Na slajdzie widzą Państwo grę, którą przygotowałam z okazji Dnia Ziemi, gdzie pracowaliśmy z uczniami młodszymi na zajęciach rewalidacyjnych z słownictwem widocznym na tej planszy. Czy przygotowanie takiej planszy jest skomplikowane? Otóż nie, bo wystarczy, że zgromadzą Państwo odpowiednią grafikę, a przypominam, że na stronie Pixabay czy na stronie Flat Icon taką grafikę mają Państwo udostępnianą za darmo, zapiszą w folderze i następnie dodadzą do aplikacji. Aplikacja nazywa się Bingo Baker i ona pozwoli nam takie bingo stworzyć dosłownie w kilka minut.
już Państwu pokazuję, jak ta aplikacja wygląda. Aplikacja fajna, bo pozwala nam dołączać grafikę, a tak jak mówiłam wcześniej, pracując z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zawsze staramy się pracować na konkretach, wizualizując te treści, które pojawiają się na zajęciach. I zobaczcie, tak wygląda plansza do tworzenia takiej gry. Mamy wpływ na to, czy ona będzie dla uczniów młodszych składała się na przykład z 9 elementów, czy dla uczniów starszych tych elementów będzie więcej, więc tutaj mogą sobie Państwo dostosować. I teraz jak utworzyć taką grę? Wystarczy, że kliknę na wybrane pole i zobaczcie, pojawi się dodatkowe menu i w tym miejscu Państwo wczytują grafikę. I gdybym chciała na przykład stworzyć bingo z symbolami Polski, to wystarczy, że wybiorę te ilustracje, które sobie wcześniej przygotowałam i mogę je dodać do mojej karty bingo. Zobaczcie, że dodawanie tych elementów też nie jest skomplikowane i jeżeli skompletuję tę grafikę, to klikając generuj, wygeneruję karty, ale w tej aplikacji mogę też korzystać z kart przygotowanych przez innych jej użytkowników. I zobaczmy, czy mamy coś o Wielkanocy. Niedawno mieliśmy święta wielkanocne, mamy i to jeszcze z grafiką. I wybierając taką planszę, zobaczcie, mam od razu gotową grę bingo, którą mogę sobie wydrukować na przykład z tradycjami świąt wielkanocnych i w taki niecodzienny sposób o tych tradycjach wielkanocnych z uczniami porozmawiać. Jak korzystamy, drukujemy w tej, korzystając z zakładki print, bądź pobieramy na swój komputer, ale jest jeszcze jedna fajna rzecz w tym rozwiązaniu, ponieważ aplikacja generuje nam również wklejki, które mogą być wykorzystane czy do gry bingo, ale one mogą być też częścią notatki, którą Państwo przygotują dla uczniów, czy mogą być częścią wklejek, które też w zeszycie chcieliby Państwo, żeby uczniowie sobie wkleili i z tą tematyką czy z tym słownictwem pracowali, więc tutaj też mam taką możliwość, przy czym wielkość tych wklejek też mogą sobie Państwo dostosować, pobrać, wydrukować i oprócz gry bingo, która uatrakcyjni nam zajęcia, mamy jeszcze materiał do pracy w zeszytach, więc rozwiązanie, które może być wykorzystane na wiele sposobów. Czy ja mogę udostępniać linki? Mogę, ale drodzy Państwo, tę aplikację, tę prezentację, którą dla Was przygotowałam, udostępnię Wam na końcu spotkania i w tej prezentacji zapisane są wszystkie linki do stron, o których dzisiaj opowiadam, więc zebrane linki też Państwo ode mnie na końcu dzisiejszego spotkania otrzymają, ale oczywiście na bieżąco też będę Państwu te linki wklejać. I druga aplikacja, która pozwala nam tworzyć gry bingo, ja jej używam dla uczniów starszych, tych z klas 4-8, ponieważ w tym generatorze tworzę karty pracy i na lekcje języka polskiego i na zajęcia rewalidacyjne, dodając przeróżne informacje, na przykład generuję sobie takie gry bingo z częściami mowy, do utrwalania części mowy, można wygenerować taką kartę z tabliczką mnożenia, można wygenerować taką kartę na odejmowanie czy dodawanie, więc tutaj też mamy pełen wachlarz możliwości. Jak zatem taką grę stworzyć i z takiego generatora skorzystać, też Państwu ten generator pokażę i o nim Wam opowiem. Rozwiązanie też nieskomplikowane, ja tutaj nie dodawałam Państwu jakichś skomplikowanych aplikacji i stron, więc bez problemu każdy sobie z tą aplikacją poradzi, z tym generatorem w zasadzie. Zobaczmy, jak on działa. Generator wygląda tak, że mają Państwo arkusz, który po kolei uzupełniamy. Po pierwsze wpisujemy temat naszego bingo, dalej w tym miejscu wpisują Państwo informacje, które mają się na takiej karcie pojawić, ja tak szybko, jeszcze sobie
dodam, żeby Państwu pokazać, jak się tworzy. Taką grę, dobra, 9 mamy. I zobaczcie, jak wpisuję, to one automatycznie pojawiają się na planszy. Mogą też Państwo sobie zmienić planszę, mamy kilkanaście do wyboru. Dalej wielkość może być 3x3, może być 4x4, bądź 5x5, więc ilość tych elementów też tak naprawdę zależy od nas. I przechodząc dalej, next step, następny krok, możemy za darmo wygenerować 30 niepowtarzalnych kart do gry w bingo, każda będzie inna, każda będzie miała inny układ tych treści, które na karcie się pojawiły. I teraz zobaczcie, w tym oknie, które wygenerowałam, mam zakładkę print, czyli drukuj. I jak wybiorę sobie tę zakładkę drukuj, to karty do gry bingo pobiorę w formacie PDF i wydrukuję tyle, ile jest mi potrzebnych. I to wszystko. I dosłownie w kilka minut może powstać gra bingo z niepowtarzalnymi kartami do powtarzania czy utrwalania wiedzy, czy to na lekcjach powtórzeniowych, czy na zajęciach edukacyjnych. Czy takie gry, przeróżne gry mamy też gotowe, dostępne w sieci? W Eduterapeutika Lux tak, dlatego że w niektórych pakietach znajdą Państwo gotowe gry, które są częścią tych pakietów, na przykład pajacyk, gra wieloformatowa, którą mogą Państwo wykorzystać pracując z uczniami młodszymi, na przykład na dywanie, w przypadku uczniów z ADHD aktywność jak najbardziej wskazana, czy gra fikumiku, gra z kolorowymi kartami, która również może być wykorzystana i edukacyjnie, i terapeutycznie. A co oprócz gier? Mamy jeszcze dostępne karty pracy. Karty pracy, które mają Państwo też udostępnione zupełnie za darmo. I taką platformą, z której ja często korzystam, jest platforma Worksheet Works, na której znajdą Państwo gotowe karty pracy, które mogą sobie Państwo w niewielkim stopniu dostosować, tak aby były one odpowiednie dla uczniów, z którymi Państwo pracują. Wszystkie dostępne materiały na tej stronie są udostępnione za darmo, więc możemy z nich korzystać bez ograniczeń. W jaki sposób już pokazuję. Ja najczęściej korzystam na tej stronie z dwóch kategorii. Pierwszą z tych kategorii to jest kategoria geografia, ponieważ tam się znajduje mapa Polski, a ja na lekcjach języka polskiego czy na lekcjach historii często z mapy Polski korzystam, na przykład omawiając legendy z młodszymi uczniami, ale mam też tutaj taką kategorię, która pozwala mi generować graficzne organizery, o których Wam opowiem za moment. I zobaczcie, pierwsza kategoria matematyka. I w tej kategorii znajdą ćwiczenia i kolorowe karty pracy i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas starszych, ponieważ mamy tutaj zadania o różnym poziomie trudności. Gdybym chciała przygotować na przykład takie kolorowe karty dla uczniów młodszych, to zobaczcie, tutaj mamy poszczególne kategorie i na przykład ta kategoria, czyli liczenie na konkretach, może być jeszcze dostosowana, czyli mogą Państwo zdecydować, czy to będzie w takiej formie, czy to będzie w takiej formie. Dalej mogą Państwo jeszcze wybrać ikonki, prawda, czy to będą ikonki takie czarno-białe, czy to będą ikonki kolorowe i wybierając te elementy, klikając Create, mamy wygenerowany plik PDF, który zapisany może być wydrukowany i wykorzystany na zajęciach. I taka karta, trzy kliknięcia i mają Państwo gotową kartę na zajęcia, która może być od razu wykorzystana. A więc mamy kategorię matematyka i angliści znajdą coś dla siebie, geografia, przyroda również, ale ja też z tej kategorii korzystam, ponieważ Europa, tak jak mówiłam, mam mapę, w Europie mam mapę Polski. I jak kliknę na tę mapę Polski, to zupełnie za darmo mam dostęp do takiej mapy, którą też sobie mogę dostosować. Ona będzie po pobraniu wyglądała w taki oto sposób. I oprócz tej kategorii jeszcze chciałam Państwu zwrócić uwagę na jedną. W
ostatniej mają Państwo graficzne organizery. W przypadku uczniów z dysleksją, w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, praca na schematach z wykorzystaniem takich graficznych organizerów jest jak najbardziej wskazana, bo one porządkują wiedzę, one ułatwiają zapamiętanie najważniejszych informacji, a mając do dyspozycji takie organizery, możemy to zrobić bardzo szybko, nie tracąc czasu na rysowanie tych schematów. I proszę zobaczyć, przykładowy schemat, taka prosta mapa myśli, może być też dostosowana, ponieważ mogą Państwo wybrać ilość elementów, mogą Państwo wybrać kształt tych elementów i oczywiście znowu korzystamy z zakładki Create Worksheet i mamy gotową kartę pracy. Warto w wolnej chwili tę stronę odwiedzić i zobaczyć, jakie zasoby ona nam oferuje. Inną stroną, na której również znajdą Państwo darmowe karty pracy, to jest strona Senteacher. Strona, która pozwala nam tworzyć i fiszki, czy to fiszki liczbowe, czy to fiszki wyrazowe. Strona, która udostępnia i takie karty pracy, dzięki którym będziemy mogli usprawniać motorykę małą, czy karty pracy na zajęcia emocjonalno-społeczne, czy tarcze zegarowe. Tam tych kart jest naprawdę całe mnóstwo. Ja najczęściej na tej stronie korzystam z fiszek wyrazowych, ponieważ wykorzystuję je nie tylko na szkolne gazetki, ale wykorzystuję je również do gier typu dobierz pary, do gier typu memory, ponieważ wygenerowanie takich fiszek w tej aplikacji jest też nieskomplikowane i możemy to zrobić naprawdę szybko. Jak już Państwu pokazuję, strona Senteacher. Ja może pozamykam te strony, które nie są już mi potrzebne, żeby nie obciążały mojego komputera. OK, i zobaczcie, tak wygląda ta strona. Tutaj mamy fiszki liczbowe, możemy też wygenerować sobie fiszki wyrazowe, moje ulubione. I w jaki sposób możemy to zrobić? Proszę zobaczyć, ważna jest lista słów. Jeżeli klikną Państwo na tę zakładkę Word List, to zobaczcie, możecie skorzystać z własnej listy, klikając New, do tej listy dodaję kolejne wyrazy, tak na szybko. I ja dodałam 3. I oczywiście przyciskiem Użyj tej listy od razu mam wygenerowane takie właśnie fiszki, przy czym mają też Państwo wpływ na wielkość tych fiszek, mogą to być małe i takie małe można wykorzystać do gry typu połącz w pary albo do gry typu memory, albo do wklejek do zeszytu. Możemy też wygenerować w takiej formie dużej i wtedy one mogą być częścią gazetki, którą na przykład w klasie Państwo przygotowują, czy etykiet, których będą Państwo używali pracując z dziećmi na dywanie. Więc takie fiszki wygenerowane możemy zapisać klikając print, zostanie wygenerowany PDF i zobaczcie, taki PDF możecie pobrać na komputer, możecie od razu z aplikacji wydrukować. A gdyby Państwo szukali innych kart, to w zakładce w tej pierwszej znajdą Państwo i takie na matematykę i na inne zajęcia. Powiedziałam, że możemy usprawniać motorykę małą, mamy taką kartę przykładową, zobaczcie, też można ją oczywiście klikając print wydrukować. Tych kart tu jest całe mnóstwo, a więc gotowych zasobów do wykorzystania na zajęciach na pewno na tej stronie nie zabraknie. Co ważne, one przydają się i na zajęcia edukacyjne, i na zajęcia terapeutyczne. Czy mamy strony, inne strony z kartami pracy, które dedykowane są już uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Tak, Eduterapeutika, takie karty również Państwo znajdą i to karty pracy dla uczniów młodszych, dla klas 1-3 i karty pracy dla uczniów starszych z klas 4-8, również w pakietach Eduterapeutika są dostępne, można je pobrać, można je zapisać, wydrukować i też na zajęciach edukacyjnych wykorzystywać. Mówiłam wcześniej, że
uczniom i z dysleksją, i z niepełnosprawnością intelektualną olbrzymią trudność sprawiają wypracowania, pisanie dłuższych wypowiedzi. W związku z tym ważne jest, abyśmy pracowali na schemacie, do którego warto też dodać takie dodatkowe informacje wspomagające ucznia. Po co my to robimy? Po pierwsze po to, żeby uczeń łatwiej zapamiętał schemat. Po drugie, dodatkowe informacje sprawiają, że dziecko nie denerwuje się, czuje się pewniej, wie, że w każdym momencie może spojrzeć, może upewnić się, czy dobrze myśli, czy poprawnie taką pracę pisze, więc warto tego typu informacje umieszczać. Widzą na slajdzie Państwo w tej chwili przykładowy schemat do opowiadania przygotowany dla uczniów klasy czwartej, gdzie dzieci z taką kartą pracy uczyły pisać się opowiadanie. Dla uczniów starszych opis obrazu przygotowany w aplikacji Google'a, w rysunkach Google. Zobaczcie, też prosty schemat, gdzie karta dzieli się na trzy części, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, gdzie uczniowie mają dodatkowe wskazówki, jakie informacje powinny znaleźć się we wstępie, jakie informacje w rozwinięciu. Na dodatek dołożyłam im też przydatne słownictwo, charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi, które też ułatwiło im pisanie takiego obrazu, a zaktywizowałam ich tym, że musieli obraz, który zechcieli opisać, znaleźć w sieci i ten obraz dołączyć, wkleić do karty pracy i też łatwiej im było wówczas takie wypracowanie pisać. Dla uczniów młodszych, dla klasy czwartej, schemat też dotyczący opisu, mianowicie uczniowie opisywali Akademię Pana Kleksa, ale żeby tę akademię opisać, najpierw musieli tę akademię stworzyć, bazując na tekście lektury. I czym taką akademię stworzyli? Długopisem 3D. O długopisach 3D opowiem Państwu za moment. Zobaczcie, praca z lekturą też może być angażująca, prawda? Też możemy wykorzystywać i roboty, i inne gadżety edukacyjne, które dodatkowo dzieci zaangażują i sprawią, że oni chętnie z tą lekturą będą pracowali i łatwiej będzie im też te treści z lektury zapamiętać. Podobnie jak w przypadku poprzednich schematów, też mamy podział na trzy części i też mamy takie dodatkowe informacje, które dzieciom ułatwiają pracę. Te wszystkie schematy, które Państwu pokazuję, znajdują się na stronie specjalni.pl. Można z tej strony te karty pracy sobie pobrać. Ale wyobraźcie sobie, że w Eduterapeutika też macie takie schematy. Schematy dostosowane, schematy, które można pobrać i od razu na zajęciach wykorzystywać, bo po pierwsze w pakietach tych znajdują się karty pracy do wydrukowania. Zobaczcie, one nie są przeładowane wieloma elementami, więc nie rozpraszają dodatkowo uczniów. Mają tylko te, które są najważniejsze, a dodatkowo mamy też interaktywne zadania, które takie schematy utrwalają, co też sprzyja zapamiętaniu. Zresztą myślę, że takie schematy przydadzą się Państwu nie tylko w pracy z uczniami z dysleksją i z niepełnosprawnością intelektualną, ale skorzystają również pozostali uczniowie z klasy, dlatego że taka zwizualizowana wiedza z pewnością ułatwia im zapamiętanie. Widzieli już Państwo długopis 3D w akcji w Akademii Pana Kleksa, ale okazuje się, że ten długopis 3D może być wykorzystany również w klasach starszych do takich utworów, które niekoniecznie dzieci lubią i do takich działań, na przykład też na matematyce, z którymi uczniowie mają problem i z trudem je zapamiętują. Ja wykorzystałam na przykład ten długopis podczas omawiania bajek Ignacego Krasickiego, pisanych trudnym językiem. Uczniowie nie za bardzo te utwory, przynajmniej moi uczniowie, lubili, więc postanowiłam popracować z długopisem 3D i chciałam, żeby uczniowie zapamiętali, że bajki mają morał i żeby oni potrafili ten morał znaleźć. I jak to osiągnęłam? Przygotowałam karty pracy z bohaterami bajek i wyobraźcie sobie, że oni bohatera wybranej bajki, bo mieli wybór, stworzyli długopisem 3D.
czy na tym skończyli swoją pracę? Nie, dlatego że kolejnym krokiem takiego działania była animacja z wykorzystaniem tego bohatera literackiego w aplikacji Chatterpix Kid. Dzieci animowały tych bohaterów tak, aby każdy z nich wypowiedział morał, który znajduje się w bajce. No i w ten sposób udało mi się osiągnąć swój cel, czyli moi uczniowie wiedzieli, że w bajkach występuje morał i potrafili ten morał znaleźć. Kolejna lektura i znowu długopis 3D, tym razem opowieść wigilijna. Pracowaliśmy z tą lekturą przed świętami Bożego Narodzenia i tym razem dzięki długopisom 3D uczniowie stworzyli Scrooge'a. Chodziło mi o to, aby dzieci zapamiętały, że jest to bohater dynamiczny, bohater, który w trakcie lektury ulega przemianie. I ich zadaniem było stworzenie Scrooge'a i tak stworzony Scrooge musiał opowiedzieć o tym, jak zmieniło się jego życie, jak on sam się zmienił. Zadanie udało się, powstały fantastyczne animacje, bo również postać Scrooge'a dzieci animowały. Tym razem, żeby zanimować, musieli tę postać sfotografować na zielonym tle, następnie korzystając z opcji green screen podkładaliśmy tło Londynu, takiego miasta czy innego miasta, które przypominało nam Londyn z lektury i następnie też dzieci przygotowywały nagranie, które dołączały do animacji. Jak takie animacje tworzyć? Ja Państwu polecam niezawodną aplikację Chatterpix Kid. Ona jest uniwersalna, niesamowita, sprawdzi się w edukacji wczesnoszkolnej, sprawdzi się w klasach starszych. Dlaczego? Bo jest to aplikacja edukacyjna, udostępniana za darmo i w sklepie Play i na App Store. Co ważne, nie zawiera reklam, więc jest bezpieczna, nieskomplikowana, bo po zainstalowaniu wystarczy wczytać zdjęcie i każde zdjęcie, każdą grafikę mogą Państwo animować, dlatego że w miejscu, gdzie chcą Państwo umieścić usta, robią Państwo palcem kreseczkę, a następnie nagrywają tekst i to wszystko. I zapisując animację, czy to na komputerze, czy w galerii aplikacji, mają Państwo gotowe rozwiązanie. Ja tę aplikację wykorzystywałam też podczas właśnie świąt majowych, bo dzieci z tą aplikacją animowały na przykład flagę Polski, gdzie flaga Polski opowiadała nam o tym, jakie kolory na nim występują i kiedy obchodzi się jej święto, więc jest to też pomysł na wykorzystanie tej aplikacji. Wracamy do długopisów 3D, bo w pakietach Eduterapeutika znajdą też Państwo gotowe szablony, szablony edukacyjne do wykorzystania również długopisem 3D. Czy to na lekcjach matematyki, czy to na lekcjach przyrody. Jest też wiele innych szablonów, więc ten długopis 3D również może nam posłużyć na pozostałych zajęciach edukacyjnych. Pracując z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzimy też często zajęcia rewalidacyjne, które nie są zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, tylko zajęciami, które mają usprawniać zaburzone obszary, czy to spostrzeganie wzrokowe, czy to percepcję wzrokową, czy to koordynację wzrokowo-słuchową, czy motorykę, czy orientację przestrzenną. Oczywiście możemy wykorzystywać w tym celu rozwiązania tikowe. I ja dla Państwa przygotowałam tutaj trzy propozycje. Po pierwsze puzzle interaktywne. Aplikacje Jigsaw Planet stworzą je Państwo bez problemu. Puzzle, dzięki którym będziemy ćwiczyli koncentrację uwagi, i skupienie, i percepcję wzrokową, i koordynację wzrokowo-słuchową. Aplikacja kolejna to aplikacja Vokaru, aplikacja, dzięki której będą Państwo mogli nagrywać dla uczniów dźwięki, uczniowie sami będą mogli nagrywać na przykład słownictwo, które będą Państwo ćwiczyli na zajęciach logopedycznych czy na zajęciach rozwijających kompetencje językowe. No i ostatnia moja propozycja, Avatar Maker, świetnie sprawdzi się na zajęciach, na których będziemy pracowali nad emocjami, nad kompetencjami emocjonalno-społecznymi. Idealne rozwiązanie. Czy musimy sami tworzyć takie zadania? Czy znajdziemy też gotowe rozwiązania? Oczywiście, że tak.
i również w pakiecie EduTerapeutika takie gotowe rozwiązania na zajęcia rewalidacyjne Państwo znajdą. Tym bardziej, że zobaczcie, macie je pogrupowane na obszary, które możecie u uczniów usprawniać, czy to pamięć, czy to koncentracja, czy to motoryka, czy percepcja, więc ja już nie muszę zastanawiać się, jakie ćwiczenia przygotować na doskonalenie percepcji wzrokowej, tylko po wybraniu odpowiedniej zakładki mam zestaw ćwiczeń, dzięki którym tę percepcję wzrokową mogę rozwijać. Ja już wielokrotnie podczas dzisiejszego spotkania nawiązywałam do ćwiczeń, kart pracy czy gier, które znajdą Państwo w pakietach EduTerapeutika, a teraz kilka słów na temat tego rozwiązania. Ja chciałabym Państwu zarekomendować dwa pakiety. Pakiet dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla klas 1-3 i pakiet dla uczniów klas 4-8. W tym pakiecie dla uczniów z klas 4-8 mają Państwo dołączony długopis 3D, który jest niesamowitym gadżetem angażującym uczniów, dzięki któremu możemy tworzyć takie niezapomniane, nieszablonowe zajęcia, co zresztą Państwo widzieli. Gdyby mieli Państwo ochotę przejrzeć te programy, to dołączyłam też w prezentacji link do programów demo, gdzie można sobie zobaczyć, jak one działają i jak one w jaki sposób generują zadania, czy w jaki sposób możemy pracować z kartami pracy udostępnianymi w tych pakietach. Dlaczego warto tymi pakietami się zainteresować? Z kilku powodów. Ja z EduTerapeutiki korzystam od 2 lat i w mojej pracy ona się sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze te programy mają licencję otwartą. Co to znaczy? To znaczy, że ten program będzie dostępny dla wszystkich nauczycieli z Państwa szkoły i to bezterminowo, nie na rok, nie na 2, nie na 3, tylko przez cały czas będą Państwo mieli do tych materiałów dostęp i też z nieograniczonej liczby urządzeń w szkole. Dalej są to programy dedykowane dla klas 1-8, a więc spójne z podstawą programową, będą mogły być wykorzystane i na zajęciach edukacyjnych, i na zajęciach rewalidacyjnych, i na zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mają Państwo przygotowane też karty pracy do długopisu 3D, a więc jeżeli będę chciała pracować z tym długopisem, to też nie muszę sama tych kart tworzyć, tylko mam gotowy materiał. Dalej oddziaływujemy na naszych uczniów polisensorycznie, czyli wielozmysłowo. Mówiłam na początku, że jest to bardzo ważne, a więc w tych pakietach znajdą Państwo i multimedia, znajdą Państwo gry i takie, które można wykorzystać na stoliku, i gry karciane, i gry wieloformatowe, i też karty pracy. O, tu Pani Maria, Marta też ma ten pakiet i poleca, więc cieszę się Pani Marto, że w Pani pracy też się te materiały sprawdzają. Dalej mają Państwo też możliwość pobierania konkretnych ćwiczeń interaktywnych. Czyli każde ćwiczenie, które się Państwu spodoba, mogą Państwo pobrać na swój komputer, mogą Państwo wysłać tym uczniom, którzy kontynuują edukację zdalną, bądź rodzicom do dalszych ćwiczeń z dzieckiem. Dlatego, że wybierając dane ćwiczenie, taki plik zapisują Państwo w formacie zip, następnie rozpakowujemy ten plik i klikając na folder i wybierając plik HTML w przeglądarce internetowej otwiera nam się wybrane ćwiczenie interaktywne, więc jest to świetne rozwiązanie. Poza tym te pakiety są nieskomplikowane, proste w obsłudze. W jaki sposób my możemy te pakiety pozyskać? Po pierwsze, jeżeli pracujemy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to na pewno na tych uczniów do szkoły trafia subwencja. Poza tym
istnieje wiele programów, dzięki którym możemy też te pakiety zakupić. Na przykład mamy teraz cały czas dostępny program Aktywna Tablica. Aktywna Tablica to nie tylko tablice i monitory, to również oprogramowanie i w ramach Aktywnej Tablicy mogą Państwo tego typu materiały również dla szkoły pozyskać. Ja dołączyłam do slajdu link, gdzie mogą Państwo, gdzie mają Państwo dostęp od razu do wniosku. Proszę pamiętać też, że jeżeli będą Państwo zdecydowani, to w każdym momencie mogą Państwo zadzwonić do firmy i system i ich specjaliści pomogą, jeżeli będą problemy z wypełnieniem takiego wniosku. Co jeszcze? Dołączyłam też Państwu link do innych pakietów eduterapeutyki, dlatego że eduterapeutyka to nie tylko specjalne potrzeby edukacyjne 1-3 i specjalne potrzeby edukacyjne 4-6, tylko wiele innych rozwiązań, które tak naprawdę mogą Państwu ułatwić pracę z uczniami. Ja za moment Państwu je pokażę. Przejdźmy do linku, który dołączyłam na slajdzie i zobaczmy, jakie jeszcze pakiety możemy na stronie A-System znaleźć. One są pogrupowane, więc bardzo łatwo je się przegląda. Można wybrać w zależności od tego, z jakimi uczniami pracujemy, takie, które przydadzą nam się w pracy. I zobaczcie, mamy specjalne potrzeby edukacyjne i tutaj mają Państwo pogrupowane te pakiety na edukację wczesnoszkolną, na klasy 4-8 i na szkołę ponadpodstawową i przeróżne rozwiązania i dla uczniów z ADHD, i dla uczniów z autyzmem, i dla klas z problemami wychowawczymi, prawda? I dla uczniów z dysleksją, więc mnóstwo rozwiązań. A jak wyglądają te pakiety od środka? Zobaczcie, po zalogowaniu się czy utworzeniu swojego konta na portalu EduChmura dodaję kod, który otrzymuję po zakupieniu pakietu i mam dostęp do konkretnych aplikacji. To jest aplikacja 4.8, gdzie poszczególne materiały zostały pogrupowane na kategorie i mam takie, które sprawdzą mi się na zajęciach rewalidacyjnych, mam takie, które sprawdzą mi się na zajęciach edukacyjnych. Na dodatek są one pogrupowane na ćwiczenia interaktywne i na karty pracy. Mówiłam, że te ćwiczenia można pobrać, już Państwu pokazuję, po uruchomieniu takiego ćwiczenia po prawej stronie mają Państwo dodatkowe zakładki i klikając na ten przycisk pobierz, akurat to ćwiczenie, które uczy nas odpowiedniego umieszczania elementów na liście, możemy sobie pobrać i też zapisać, ale można oczywiście od razu to ćwiczenie na zajęciach uruchomić i też wykorzystać. Karty pracy też pobieramy w nieskomplikowany sposób, bo wystarczy kliknąć na daną kartę pracy, na przykład na taką i zobaczcie, otwiera nam się w formacie PDF i od razu też mogą Państwo sobie taką kartę pracy pobrać. Na zajęcia z matematyki również przeróżne ćwiczenia, jest ich naprawdę sporo, bo w tym pakiecie 4-6 mają Państwo do dyspozycji przeszło 500 interaktywnych ćwiczeń i przeszło 400 kart pracy, a w pakiecie 1-3, który wygląda tak, mają Państwo przeszło 300 interaktywnych ćwiczeń i przeszło 200 dostępnych kart pracy. On jest zbudowany podobnie, też mamy, zobaczcie, przeróżne obszary do usprawniania i grafomotorykę, i kaligrafię, i koncentrację, i ortografię, zobaczmy tę ortografię i tutaj mają Państwo dostęp i do interaktywnych ćwiczeń, i do kart pracy, bo taką kategorię z kartami pracy też tutaj mamy dostępną. Co ważne, każdy z tych pakietów zawiera poradnik metodyczny, co w przypadku tych nauczycieli, którzy jeszcze nie mają zbyt dużego doświadczenia w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, też jest ważne, bo taka czasami podpowiedź na wykorzystanie danego ćwiczenia czy na typ ćwiczenia, który warto użyć do rozwijania konkretnych umiejętności, czasami bywa bardzo pomocna. Drodzy Państwo, zachęcam do przejrzenia tych aplikacji, zwłaszcza wersji demowych,
przyjrzyjcie sobie, bo być może wśród nich znajdziecie takie, które Wam się przydadzą w pracy. Te pakiety, z którymi ja pracuję na co dzień, specjalne potrzeby edukacyjne, są pomocne, przydają się, w zasadzie mogę z nimi planować i zajęcia terapeutyczne, i na zajęciach edukacyjnych, one też spełniają swoją rolę. A teraz obiecany link do prezentacji, bardzo proszę, żebyście sobie Państwo ten link zapisali, ponieważ w prezentacji znajdziecie wszystkie adresy stron, które wykorzystałam na dzisiejszym szkoleniu, więc wklejam. Bardzo proszę, zapiszcie sobie ten link, tę prezentację, można otworzyć, można ją dodać do swojego dysku, jeżeli Państwo korzystają z dysku Google, można od razu zapisać w formacie PDF, więc tutaj pełna dowolność. Czy można otrzymać certyfikat? Proszę zgłosić się do eduterapeutiki, do iSystem, bo być może takie certyfikaty zostały przygotowane. Ja tego nie wiem, więc na to pytanie niestety nie odpowiem. Bardzo proszę zwrócić się do eduterapeutiki i skoro jest Pani koordynatorem, to ja myślę, że takie zaświadczenie Pani dostanie. Bardzo Państwu dziękuję za spędzoną wspólnie ze mną godzinę. Bardzo dziękuję firmie System za zaproszenie i za możliwość przeprowadzenia tego szkolenia. Było mi niezmiernie miło z Państwem spędzić ten czas. Mam nadzieję, że te narzędzia i te wskazówki dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi okażą się pomocne w Państwa pracy. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia. Dobranoc.